Przy publicznej szkole podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi trwa budowa dużej hali sportowej. Za kwotę ponad 12 milionów złotych budowana jest nowoczesna sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowym i sportowym dla całej społeczności szkolnej. Po wielu, wielu latach marzeń szkoła podstawowa nr 7 zrealizuje to marzenie, aby mieć pełnowymiarową salę, aby tutaj dzieci z tego osiedla, dzieci kształcone w systemie integracyjnym miały możliwość zdobywania kolejnych umiejętności, budowania relacji, bo to nie tylko sport, to sala, która ma integrować, która ma tworzyć warunki dla ogólnego rozwoju. Kolejna ważna inwestycja w naszym mieście jest w trakcie realizacji. Za naszymi plecami widzimy fundamenty hali sportowej, która tutaj dla uczniów szkoły podstawowej nr 7 zostanie udostępniona. Cieszę się bardzo, że to kolejna oświatowa inwestycja, która jest realizowana przez prezydenta miasta Starowej Woli Luciusza Nadbereżnego i cieszę się również, że ta inwestycja uzyskała rządowe dofinansowanie. To upragniony i bardzo potrzebny prezent, jaki mogliśmy sobie wymarzyć, podkreślała dyrektorka szkoły Alicja Bartoszek. Powstaje hala sportowa, ale to nie będzie tylko hala sportowa, to będzie również całe zaplecze. Będą tam sale do aerobiku, będzie siłownia, nowoczesne łazienki dostosowane do standardów. Hala sportowa, która także będzie spełniała warunki dostępności. Przy udziale przedstawicieli rządu, samorządu miasta, dyrekcji szkoły, rodziców i wykonawcy uroczyście podpisano akt erekcyjny. Plac budowy poświęcił proboszcz parafii świętego Floriana. Wszyscy zaproszeni goście mogli dokonać aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej.